Kradzieże samochodów w latach 90. ubiegłego stulecia w Suwałkach były plagą. Teraz dzięki działaniom operacyjnym i prewencyjnym policji jest zdecydowanie lepiej. Co prawda złodzieje na terenie naszego miasta i powiatu wciąż są aktywni, ale liczba ukradzionych aut zdecydowanie się zmniejszyła. Nie można tego, myślę, nazwać plagą. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 14 tego typu zdarzeń. Rok wcześniej było ich o 9 więcej. W tym roku niestety już też mamy odnotowaną kradzież jednego samochodu. Łupieżcy z półświatka najbardziej upodobali sobie marki ze średniej półki. Nie pogardzał też, szczególnie jeśli nadarzy się dobra okazja, markami luksusowymi. Marki, które ulubione są przez złodziei, to Volkswageny i BMW, ale zdarzały się też Toyoty i Suzuki. Złodzieje nie mają ulubionych przez siebie miejsc. Kradną gdzie popadnie. Na parkingach niestrzeżonych, podwórkach i ulicach. Są wyjątkowo wyczuleni na brak czujności właścicieli samochodów. Pomagamy im w tym w pewnym sensie, żeby tej kradzieży dokonać, bo na przykład 3 ze skradzionych w ubiegłym roku pojazdy były otwarte z kluczykami w środku i z dokumentami. Niektórzy kierowcy wożą w autach wszystkie dokumenty, łącznie z kartą pojazdu. Dążymy oczywiście do ustalenia, do wykrycia sprawy jakby metodami procesowymi i pozaprocesowymi, więc procesowe to oczywiście oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchanie świadków, sprawdzanie monitoringu. Poza tym jakby na te marki szczególnie upodobane przez złodziei, policjanci cały czas zwracają szczególną uwagę. Pewnie mieszkańcy naszego miasta i rejonu odczuwają to też na własnej skórze, ponieważ jakby nasilenie jest kontroli pojazdów właśnie tych marek, czyli BMW, Volkswagen, czy też Suzuki i Toyota. Właśnie po to, że sprawdzamy, bo też te marki najczęściej giną na terenie ogólnie Polski i poza granicami naszego kraju. Oczywiście wykorzystujemy też czynności pozaprocesowe, ale tutaj o szczegółach już tych czynności no nie mogę mówić. Statystyki pokazują, że działania policji w zakresie przeciwdziałania kradzieży samochodów są skuteczne. Gorzej jest z odzyskiwaniem. Na skradzionych w ubiegłym roku 14 aut, tylko 3 wróciły do właścicieli.